Dziękuję, dziękuję. To bardzo miłe. Przyjaciele, przeprowadzimy remont pokoju. Kochamy cię! Nie przesadzajmy. Mam dla was niespodziankę. Spójrzcie, kto się poświęci? Wybieram ciebie. Mnie? Serio? I jeszcze ciebie. Ja chyba śnię. Wow, nie do wiary. Co za emocje. Jasne, dla mnie to codzienność. W każdym razie oto złote bilety. O, to spełnienie marzeń. Dzięki. I jeszcze jedno. To wyścig z czasem. Powodzenia. Wow, niesamowite. Bardzo się cieszę. Czas ucieka. Do dzieła. Dobrze. Zostawię to tutaj. Puk, puk. He? Kto tam? To chyba duch. Hej, a to co? Domek z piernika. Wow, świetnie. Wnieśmy go do środka. Co za niespodzianka. Można go zjeść? Wspaniale pachnie. Ostrożnie, bo się pokruszy. Mam na niego chrapkę. Hej, oddawaj. Pierwszy go znalazłem. Ech. Nie. Już po nim. W środku był złoty bilet. Wow, to niemożliwe. Czemu on się świeci? Gdzie jesteśmy? Ale fajnie. Co teraz? Wiecie, jak długo go piekłem? Pora na remoncik. Wow. To świetna wiadomość. Na co czekacie? Od czego zacząć? A to co? Makaron do pływania. Co mam z nim zrobić? Niech pomyślę. Chwila. Tak, to jest ściana. Pachnie jak czekolada. Dobrze się czujesz? Nie twoja sprawa. To makaron z pianki? Dasz mi go? Nie, jest mój. Chwileczkę. Skąd się wziął ten lizak? Wezmę go. Co zaplanowałaś? Ten lizak mnie natchnął. Położę makaron. Owinę go taśmą. Zrobię to dokładnie. Stworzę wzór spirali. Oklejam dookoła. Zostawię równe odstępy. Zrobię tak na całej długości. Już prawie skończyłam. Gotowe. Mam pistolet na klej. Posmaruję z jednej strony. Ma być dokładnie po środku. Teraz go uformuję. Mocno ścisnę i zwinę do końca. O to mi chodziło. Zrobię spory otwór. I włożę tam rurkę. Oto wielki lizak. Dobra, fajna rzecz. Chwileczkę. Też mam pomysł. Popatrz. Wezmę jedną miskę i pistolet na klej. Posmaruję całą krawędź. To trudniejsze niż myślałem. Wezmę drugą miskę. Zrobiłem dziurę w dnie. Włożę do niej rurkę. Też mam lizaka. Dobra robota, Matthew. Powieśmy je. To chyba dobre miejsce. Wspaniale. A mój będzie tutaj. Co na to łąka? Podoba się? Robi wrażenie, aż ślinka cieknie. Słyszałaś? Czas na przekąskę. Zaraz. Mam lepszy pomysł. Nabrałem apetytu na coś większego. Matthew, stój! Chciałem polizać. Fajny taniec, Mindy. Pora na kolejne wyzwanie. Powiedz, o co chodzi? Voilà! Tajemnicza walizka. Co w niej jest? Kto wie? Słyszałem, że to skarb. Otwórz ją. Ja to zrobię. Nie, ja chcę. Nie, ja. Musicie się kłócić? Hej, proszę o uwagę. Weźcie to. Ciekawe. O, deszcz cukierków. Ale super. Niech pada jak najdłużej. Przestało. A to co, Mindy? Szpula ze sznurkiem. Co z nim zrobić? Matthew? To silniejsze ode mnie. Nie wstydzę się. Wyglądasz śmiesznie. Oddaj to. Czekaj. Już wiem. Zabierzmy się do pracy. Przywiążę do tego cukierki. O tak. Wybiorę różne kolory. Będą się zmieniać. O to mi chodziło. Świetne, co? Powieśmy to na oknie. Aha. Będzie ślicznie. Kolory ożywią wnętrze. To takie łatwe. Ostatni sznurek. Wow, genialny pomysł. Podoba ci się? Umiesz tak, łąka? Nie jestem waszym rywalem. Podoba mi się. Znów mnie zaskoczyliście. Brawo. Świetnie się bawię. Rzadko się widujemy. Nie wydaje ci się, że robimy darmowy remont? Nie, przecież by nas nie wykorzystał. Popatrz. Też mam naklejkę z cuksem. Przykleję ją. Wow, jaka ładna. Moja będzie tutaj. To nie koniec.
Ten pokój się zmienia. Aha. Co za wystrój? Jak sklep ze słodyczami. Coś wspaniałego. Hej, Mindy, mam pomysł. Co ty na to? Chyba czytasz mi w myślach. Na co czekamy? Gdzie usiądziemy? Tu nie ma stołu. Niedobrze. Nie pomyślałam o tym. O, Matthew, widzisz to? To blat z pianki. Zrobimy z niego stół. Ech, znowu ta praca. O, Rety, mogę się pobawić tym pistoletem? Nabrałem animuszu. Gotowa, Mindy? Nawet nie pytaj. Zaczynam. Nałożę piankę na blat. Całkiem ją zakryję. Rządek przy rządku. Pianka zrobi resztę. To takie łatwe. Co robisz, Mindy? Ja w tym czasie maluję. Wybrałam różową farbę. Kula będzie błękitna. Nie chcę zostawić przerw. Maluję ostrożnie i równo. To bardzo odpręża. Nie zapomniałam o piance. Będzie różowa jak blat stołu. Wygląda jak różowy makaronik. Idealny na przekąskę. Wow! Tego nam było trzeba. Smacznego. Należy nam się. Masz rację. Podoba ci się pokój? Jest ładniej niż się spodziewałem. To tylko nasza zasługa. To chyba wystarczy. Skończyliśmy na czas. Uff. Patrz, Matthew. To znowu ja. Ten wystrój jest świetny. Właśnie o tym marzyłem. Szykowny, stylowy i słodki. Pomysłowe mebelki. Wspaniałe kolory. A te ściany? To trap w dziesiątkę. Świetne lizaki. Cukierkowe girlandy? Genialne. Spisaliście się. To dla was. Wreszcie, co tam jest? No nie! Ile słodyczy! To moje ulubione. Dziękujemy. Artysta z ciebie. Nie zaprzeczę. Wy też macie talent? Zajmiecie się moją łazienką? Co? Ale ciekawa ta książka. Ha! Uwielbiam ten kanał. Ale fajnie by było być księżniczką. Ha? Co to było, Ashley? Nie wiem, ale mam złe przeczucie. Pójdź sprawdzić. Dlaczego ja? Nie ma mowy. Idziemy razem. Nie podoba mi się to. Cii, bądź ciszej. Jeśli to potwór, lepiej by nas nie usłyszał. Potwór? To jedyne wytłumaczenie. Widzisz coś? Nie. Czekaj, co to było? Też to widziałeś? Dobra, ja stąd spadam. Nie panikuj. Może powinniśmy zadzwonić po mamę albo po Batmana? Przestań się wygłupiać. Szybko, tutaj. A? To koniec. Już po nas. Och, to tylko szkielet. Możemy już wracać na górę? Musimy to zbadać. Ejdź. To tylko kot. To nie był kot. Boję się. Ja też. Ale tu zagracone. Ach. To szczur. O nie, zaraz przegryzie kable. Nawet się nie waż. Sio! Nie posłuchał cię. Trzymaj mnie. Spokojnie, mam latarkę. Nie, potwory zobaczą, gdzie jesteśmy. Trzymaj. Musimy przeszukać to miejsce. Sprawdźmy tam. A musimy? Tak, Justin, musimy. Dobra, ja zobaczę w tym budle. Są tu tylko stare zabawki i wielgachny pająk! O, to też tylko zabawka. Justin, skup się! Przepraszam. Czasem trudno mi uwierzyć, że jesteś moim bratem. Staram się jak mogę. Sprawdzę tutaj. Potwór mnie dorwał! A nie, to tylko lampki. Co ty znowu wyprawiasz? Chodź, pomogę ci wstać. O nie, miałeś rację. W czym? Potwory! Weźcie jego, to półgłówek! A, to kolejne światełka! Zaraz! Chyba mam pewien pomysł! Co? Co robisz? Wiem, jak wykorzystać te lampki, ale potrzebujemy jeszcze jednej rzeczy. Bierzmy się do pracy. Zaczniemy od tego kartonu. Narysuję na nim planetę. To nie powinno być trudne. A ja narysuję gwiazdy. Wygląda nieźle. Teraz musimy zrobić dziurki. Śrubokręt nada się idealnie. Zrobimy dziury dookoła tych gwiazdek. I tak samo wokół planety. Tyle wystarczy. Teraz możemy wetknąć tam lampki.
tylko nie ominie żadnej z dziur. Druga strona kartonu jest czarna, więc efekt będzie bardzo klimatyczny. Powieśmy go na ścianie. Tu będzie dobrze. Świetna robota. Podoba mi się. Ashley, czy te lampki nie powinny się świecić? A podłączyłeś je do prądu? Zapomniałem. Okej, zrobione. Wow, jak pięknie. Prawda? Już nie jest tu tak strasznie. To jak siedzenie pod nocnym niebem. Okej, to co teraz? Jest tu mnóstwo roboty. Odpocznijmy chwilkę. Masz rację. Nic tu nie można znaleźć. Totalny bałagan. He? A co to jest? O, pusto. O, jakieś świecidełko. Nie. Co tam jeszcze mamy? O! Wow, rurki. Może się do czegoś przydadzą. Tylko do czego? Muszę pomyśleć. Aha! Zawsze chciałem zostać kierowcą rajdowym. Będę szybki i wściekły. Brum! Ależ pięknie warczy. Wow, co za maszyna. Chyba sobie żartujesz. Hej, Ashley! Bip, bip! Brum, brum! Jedziemy! Justin, bądź cicho! Nie mam czasu! Wow, cóż za prędkość! Uff, było wow! Nie, to nie! Zielony? Nie! Dobra, ostatnia prosta! Kto pierwszy do mety? Brum! O nie, straciłem panowanie! Co jest? Co to było? Nic ci nie jest? Ale będę miał guza. Chyba muszę jeszcze trochę potrenować jazdę. Czy ja to wszystko muszę robić sama? Co to jest? Czekaj! Myślisz o tym, co ja? Jeszcze jedna przejażdżka? Nie! Chodź tu. Zrobimy coś z tej starej opony. Zacznijmy od farby. Mam tu pędzelek. Do dzieła! Pomaluję oponę tą farbą. To całkiem przyjemne zajęcie. Muszę to zrobić dokładnie. Prawie gotowe. Chyba wystarczy. Zmieńmy teraz kolor. Zamalujemy tę pierwszą warstwę. Ale tylko do połowy. Zrobimy wzór z niebieskiej farby. Świetnie nam idzie. Dobra, teraz kolejny krok. Farba w sprayu. Wykorzystamy ten szablon. Dzięki temu nie zrobimy żadnego błędu. To doda parę ciekawych elementów do naszego projektu. Użyjemy farby w różnych kolorach. Ale to nie wszystko. Poprawimy jeszcze kontury. Dobrze, że mam pewną rękę. To jeszcze bardziej zaznaczy wszystkie detale. Tę część też poprawimy. Wygląda ekstra. Malowanie skończone. Teraz pora zadbać o wygodę. Wyłożę ją w środku tą gąbką. A na wierzch położymy poduszkę, ale mięciutka. To chyba wszystko. Wygląda jak ogromny pączek. Wypróbuj go. Nalegam. Prawdziwy z ciebie dżentelmen. Ha! Ale się nabrałaś! Nene! Ach, ale wygodnie. Pora iść spać. Nie mogę się ułożyć. Hej, Ashley! Au, to nie był najlepszy pomysł. Nigdy chyba nie zasnę. Nie, tak też nie. Co to za hałas? Co to jest? Ashley, widzisz to? Chyba zostałem sam jak palec. Odwagi, Justin. Jest tam kto? He, nic tu nie widzę. Witaj, Justin! Chcesz się pobawić? Jestem taki samotny! Nie uciekniesz mi! Trzymaj się ode mnie z daleka! Ja tylko chcę, byśmy zostali przyjaciółmi! Na zawsze! Zaraz! Gdzie on się podział? Ale fajnie! Dzięki! Nieładnie tak, Justin. Pogadajmy najpierw. Nie ma już czasu na rozmowy. Nie, błagam, nie rób tego. Teraz jesteś mój.
Ja chcę do mamy! Zostaw mnie! Justin, obudź się! O, to ty! Obudziłeś mnie! Poszedł sobie? Nie zamierzam ryzykować! Musimy się pozbyć tego telewizora! Teraz jesteśmy bezpieczni! Coś ty narobił! Zwariowałeś? To było okropne! Te jego zęby i oczyska już prawie mnie miał, ale oczywiście w porę mu się postawiłem! Dość! To był tylko koszmar! Dalej, pomóż mi to posprzątać! Nieźle udało ci się to roztrzaskać! Może nam się to jeszcze do czegoś przyda! Tylko do czego? Ach, już wiem! Upewnię się, że nie ma tu żadnych klaunów! Och, podaj mi to pudełko! To powinno się nadać! Dokleiłam kolorowe paski wewnątrz! Teraz włożę go do środka! Ja mam tutaj lampki LED-owe! Obkleję nimi wnętrze! Dobrze, teraz można go wypełnić! Możemy tam przechowywać słodycze! Aż się zrobiłem głodny! Wow! Spójrz na te światełka! Mogłabym się w nie wpatrywać cały dzień! To z pewnością lepsze niż ten straszny klaun! Widzisz? Popsucie telewizora wyszło nam na dobre! Masz rację! Dobra robota! Ale to pyszne! Nareszcie mogę się odprężyć! Wróciłem! Pobawmy się! To moja nowa szkoła. Taka... normalna. Wreszcie przyszłaś? No tak. Pokażę ci twój pokój. Ładny, co? Nieco skromny. Na przykład łóżko. Ale ma potencjał. To dopiero pokój. Bardzo mroczny. Taki jak lubię. Tak, to da się zrobić. Zaraz. Po co mi dwa łóżka? O co tutaj chodzi? Cóż, to zabawne. Rzecz w tym, że... Cześć! Masz fajny, ponury styl. Chodź tu. Wow, jaka zwinna. Na pewno się zaprzyjaźnimy. To niemożliwe. Podzielę nasz pokój. Zostań u siebie, a ja zostanę u siebie. Włożę coś wygodnego. Od razu lepiej. Pora na lekturę. Rozpakuję się. O, pudełko się rusza. Halo? Ktoś tam jest? Suszy, najlepiej to sprawdzić. Oj! A więc to tak. Nie wiesz, z kim zadzierasz. Zaraz. Dokąd to idzie? Tak, przenieś pudełka. Nie rób bałaganu. Serio. Inaczej sama sprzątniesz. Pajęczyny są obrzydliwe. Wyrzucę je. Kwiatki są ładniejsze. Powieszę je na ścianie. Mam wiszący ogród. Jest śliczny. Ale może być lepiej. Powieszę lampki. Cudownie. O, co się tam dzieje? Chyba powinnam zacząć. Nie, nic jasnego. O tak, świetnie. Czerni nigdy za wiele. Dodam parę okien. I je ozdobię. Przykleję to do ściany. Elegancko. Będę mieć gotycki wystrój. I o to mi chodzi. Idealnie. Mamy zupełnie inne gusta. Hej, a to co? Fuj, pająki! To ohydne. Wyjmę coś z walizki. To wiele zmieni. Tego mi trzeba. Oczywiście czarnego. Wow, jak tego dużo. O! Nic ci nie jest? Ratuj, zostałam mumią. Spokojnie, jestem tu. Uwolnię cię. Gotowe. Przestraszyłam się. Wszystko w porządku? Zostałyśmy przyjaciółkami. Zabieraj łapę. Tak się odwdzięczasz? Powieszę tiul na ścianie. Poczuję się jak w krypcie. Czego chcieć więcej? Ha! Chyba na coś wpadłam. Nawlekę materiał na obręcz. Na całej szerokości. Właśnie tego chciałam. Powieszę to nad łóżkiem. Jeszcze świeża pościel i zabawki. Jest coraz przytulniej. Bardzo się cieszę. Przytul mnie. Pora na eksperyment. Zmieszam te płyny.
Dobrze mi idzie. Jeszcze jeden składnik. Uroczy pajączek. O! A, pająk! Zabierz go! Mój miś! Odpadła mu głowa! To twoja wina! Co ty pleciesz? Chodź, misiu! Nie! Chwileczkę, mam pomysł! Wykorzystam to! Położę watę na podłodze. Przygotowałam światełka LED. Ukryję je w wacie. Teraz je włączę. Wow, doskonale! Przymocuję sznurek i powieszę pod sufitem. Moje własne chmurki są piękne. To świetna ozdoba pokoju. Mogłabym je podziwiać bez końca. Przyjemny widok. To zasługa misia. Mam czas na manikur. Ech, możesz to wyłączyć? Jest za jasno. Też chcę lampę. Z czego ją zrobić? To ciekawe. Skąd się wzięły? Nie narzekam. Zaraz, są sztuczne. Wielka szkoda. Chociaż może je wykorzystam. Położę je na blaszę. Na dnie leży tektura. Nałożę piankę montażową. Zanim stwardnieje, przyczepię lampki. Ułożę je na kształt fali. Dodam więcej pianki. Nie chcę zostawić dziur. Mogą wystawać, nic nie szkodzi. Dodam kości. Ma być realistycznie. Nie może zabraknąć czaszki. Teraz pomaluję. Farbą w sprayu. Tak będzie szybciej. Odrobina czerwieni. Jest świetnie. Najlepsza lampka nocna na świecie. Można przy niej czytać. Jestem z niej zadowolona. Sprawia mi radość. Każdy powinien taką mieć. Mogę wrócić do czytania, ale nie mogę oderwać wzroku. Nie ma to jak świeży manikur. Okropnie się zmęczyłam. Co? W kocu jest dziura. Jak to się stało? To irytujące. Ale nie szkodzi. Najpierw coś wezmę. Spokojnie, zabieram toaletkę. Co robisz? Upsy, wybacz. Ustawię tutaj. I co? No tak, koc. Wprowadzę parę zmian. Tu przetnę, tu rozedrę. To wystarczy. Jak to wygląda? Powieszę koc na lustrze. Dziura jest w kształcie serca. Dodam ozdoby. Świetne miejsce na kosmetyki. Cudowne. Teraz je wypróbuję. Przypudruję nosek. Chcę więcej nietoperzy. To ładne lusterka. Przykleję je do ściany. Potrzebuję stołu. Wow, ile tu rzeczy. Nie mogę zapomnieć o flamingu. I obrazki na ściany. Wstawię małe meble. Nie chcę kolorowych kwiatów. One i tak zwiędną. Wow, jak tu ładnie. Cudownie! Czuję się jak u siebie. Jest mi wygodnie. Świetnie się spisałam. Mrocznie, ponuro i stylowo. Rodzice byliby dumni. Jakie miękkie chmurki! Przeczytam sobie bajkę. Co? Co to jest? Co tam masz? Pokaż to. Może się przyda? Wiem, co zrobię. Mam drewniane koło. Posmaruję je klejem. I przykleję blok florystyczny. Docisnę, żeby się przykleił. Przewlokę przez niego rurkę. To samo z drugiej strony. Ustawię ją tak. Powieszę pajęczyny. Przykryję nimi blok. Właśnie tak. Dodam pająki i czaszki. I oczywiście nietoperza. Przywiążę tu gumkę. Zamocuję go. A teraz coś ekstra. Pora na rozrywkę. O, spójrz. Bardzo ciekawa książka. Nie mogę się oderwać. To ją zaboli. Nie dopuszczę do tego. Nie, zatrzymaj się. Potknęłabyś się o to. Miałam taką wizję. Serio? Ty mnie uratowałaś? Zależy ci na mnie. Chodź, oprowadzę cię. To moje chmurki. Śliczne, co? To nie wszystko. To moje kwiatki. O, i jeszcze to. To moje dzieło, bo podarłam koc. Hej, a to co? Czyżby czaszka? Nie wierzę, że to robię.
Będę tego żałować. Zerwałaś taśmę! Tak, była nieładna. Chodź. Wow, a to co? Bardzo oryginalne. Nie ruszaj. Nietoperze, milusińskie. Proszę, przestań. Wiedziałam, że się zaprzyjaźnimy. Uściskaj mnie. Rzadko się przytulam. Nie szkodzi, ja ciągle. Wrócę do siebie. Matthew, chodź tutaj. I ty też, Tina. W porządku, jestem Lily, a oto dwójka moich niepozornych znajomych. Ten po mojej prawej to Matthew, po prostu zwykły chłopak, który jest chyba trochę zdezorientowany tym, co się dzieje. A po mojej lewej mamy Tinę. Ona chyba nadąża nieco bardziej. No dobrze, możemy zaczynać. Czas na wielką przemianę pokoju. O, mamo! Ekstra! O tak! Wii! Okej, teraz popatrzcie uważnie. Oto nagroda. Tadam! Pełna walizka gotówki. Och, wow! Tak jest. Czy jesteście gotowi, żeby zacząć wyzwanie? Mam tutaj trzy tajemnicze pudełka. Tina i Matthew, proszę wybierzcie sobie po jednym. Ja chcę to! Tak, mam! Nie wierzę, dostałem prawdziwą kartę kredytową. Matthew będzie miał dużo kasy, a Tina? Och, przykro mi. W grach czasami tak bywa. A co jest w ostatnim pudełku? O rany, masa gotówki. Okej, moi drodzy. Czas wydać tę forsę. Ojejku! Założę się, że dzięki tej forsie będę mógł wiele zrobić. Wow! Sztabki złota? Czemu nie? Ach, ale ciężkie. Spoko, utrzymam. Widziałaś moje złoto, Tina? Jest ekstra. Na pewno będzie pasować do mojego pokoju. A teraz bierzemy się do roboty. Uff, ale gorące. Właśnie tak, złoto ma się rozpuścić. Sprawdza się doskonale. Uff, trochę się zgrzałem. Tyle powinno wystarczyć. Chcecie to zobaczyć? Do mojego złota będę dodawał brokat. Błyskotek nigdy za wiele. A teraz wymieszam wszystko za pomocą patyczka. Wałku, jesteś gotowy? Bo czas cię pobrudzić. O tak, wygląda ekstra. Spójrzcie na to złoto. Okej, wałek jest pokryty farbą. Chyba jestem gotowy. Pomalujmy ścianę i sprawdźmy efekt. Muszę zrobić to dokładnie, żeby nie było prześwitu. Ha, ha, idzie lepiej niż myślałem. No dobrze. Zobaczmy, które z tych rzeczy mogę wykorzystać. Wezmę te farbki. Teraz muszę się tylko stąd wymknąć. Ups. Co ty wyprawiasz? Dzień dobry panu. To nie to, co pan myśli. Musisz za nie zapłacić albo je oddać. Będę miał na ciebie oko. Matthew, twoje ściany wyglądają świetnie. Niesamowite. Odsuń się, Tina. Masz być po swojej stronie taśmy. Racja, ale przynajmniej kupiłam te farbki. Okej, zacznę od fioletowego. Niech zadziała grawitacja. Wow, zobaczcie, jak równo spływa. A teraz kolejny etap. Posmaruję farbą dłonie. Muszą być nią dokładnie pokryte. Czas zrobić na ścianie kolorowe odciski dłoni. Piąteczka, Matthew, tylko żartuję. No dobrze, czas, żebym oceniła wasze ściany. Wow, i tu jest całkiem nieźle. Serio, przejdźmy teraz do łóżek. Ale ja już wydałam prawie wszystko na farby. Tak, poproszę o dostawę na miejsce. Witam, oto półka, którą pan zamówił. Dzięki, fajny masz strój. Tak, chyba by mi się taki przydał. Hop! Moje rzeczy! Uciekam stąd! Jeszcze tylko zapnę klamrę. Idealnie, jestem gotowy. Muszę położyć półkę poziomo na podłodze. Właśnie tak, a teraz przyniosę resztę. Hej, kolego, postaw to tutaj. Mam materac, który pan zamawiał. Hej, to znowu ty! Nie, 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 nie! Tylko nie zabieraj mi ubrania! O, mój materac! Dobra, wystarczy, że położę go na półkach, a potem pościelę łóżko. Najlepsze jest to, że mam mnóstwo miejsca do przechowywania. O, podoba mi się ta błyszcząca poduszka. No i całe łóżko. A tobie jak idzie, Tina? Muszę w końcu zacząć. O, znalazłam materac! Jest mój! Pierwszy go zobaczyłem! Puszczaj! Oddawaj! Trzymaj się, Fred! Miłego dnia! Jestem z powrotem! Nic się tu nie zmieniło! Lepiej zacznę wszystko układać! Muszę ustawić obok siebie kartony! I już! Mam podstawę i to darmową! A teraz czas na materac! Pasuje idealnie! Mam też czerwony kocyk! Dodam jeszcze kolorowe poduszki, które będą ładnie kontrastować!
Wow, oboje dobrze się spisaliście. Wasze pokoje zaczynają nabierać kształtu. O, Matthew chyba przysnął w trakcie pracy. Naprawię to. Nie śpię, nie śpię. Tina, bardzo mi się podoba twój schemat kolorystyczny. O matko, na twoim łóżku leży jakiś facet. Teraz kolejna część dekorowania pokoi. Czy wy też lubicie, jak wózki kręcą się tak w kółko? Teraz będziemy szykować stoliki, a wy musicie wykorzystać te materiały. O, na pewno coś stworzę z tych plastikowych butelek. Proszę zbliżyć kartę. Okej, mam już fajny stolik. Postawię go przy łóżku. Każdy przecież potrzebuje szafki nocnej. Matthew, mieliście korzystać z rzeczy z wózka. Chwila, że co? Ale to jest opona. Nie chcę jej. Przykro mi, takie są zasady. Musisz wykorzystać oponę. Cóż, dobra, niech będzie. Ale nikt nie mówił, że musi wyglądać jak opona. Ten materiał zrobi wielką różnicę. I gotowe. Teraz nawet nie widać, że to opona. Ale to jeszcze nie koniec. Muszę ją przewrócić na drugą stronę. Mam tu złote nóżki, które będą idealnie pasować. Będę potrzebował narzędzi i śrubek, ale podejmuję wyzwanie. Wchodzą jak w masło. I gotowe! Można postawić! Tadam! Kto by pomyślał, że to kiedyś była opona? Dobra robota, Matthew, ale nie rozpraszaj mnie! Do dzieła! To już ostatnia butelka. Teraz trzeba skleić je dookoła taśmą. Muszą trzymać się na miejscu. Dodam jeszcze kawałek taśmy po drugiej stronie. I gotowe! A teraz do butelek przymocuję blat. Ale nie zostanie tak, bo obrócę go do góry nogami i dodam drugi. A teraz oczywiście znów skleję wszystko taśmą. Wszystko jest ładnie i porządnie przymocowane. Ale taśma tutaj nie wystarczy. Potrzebuję gorącego kleju. Ale nie zwykłego, tylko kolorowego, a dokładniej czerwonego. Och, spójrzcie na to śliczne serduszko. Ale i tak posłuży ono jako klej. Teraz na wierzch położę piankę, a na koniec dodam żółty materiał. Och, wow, jestem zachwycona efektem. Okej, obejrzyjmy te dwa stoliki. Oboje spisaliście się na medal. Wow, uwielbiam lampy i oczywiście żarówki. Proszę bardzo, każdy z was dostanie jedną w ramach prezentu. Czas, żeby was oświeciło. Hej, solenizantko, będę potrzebował tych zabawek, ale nie martw się, nie zostawię cię z pustymi rękami. 10 000? Wow! Mam moje zabawki. Zacznę od samochodziku. Oczywiście pomaluję go na złoto. Każdy element. Od drzwi po zderzaki. Mam tutaj nóżkę od lampki, do której przykleję samochodzik. A teraz czas na złotą armię. Kurczę, ta lampa naprawdę mi się podoba. Na koniec wystarczy nałożyć abażur. Tak jest! To się nazywa ekskluzywna lampka. Wiedziałem, że uda mi się ją stworzyć. Zobaczcie, co znalazłam. To stara skórzana walizka. Super, co? W dodatku w środku jest mnóstwo rzeczy. Stworzę z nich świetną lampkę. Będę potrzebowała bardzo długiej śruby, bo musi przejść przez obie części. Trzyma się mocno. Teraz wykorzystam oprawkę do żarówki z kablem. Przełożyłam kabel przez wszystkie dziury w drewnie. Można już ją postawić i wygląda super. Jesteś gotowa, żarówko? Tylko cię wkręcę i fantastycznie! Świecisz bardzo jasno! Niesamowite! Oboje pięknie rozświetliliście swoje pokoje! Wow, te złote żołnierzyki naprawdę robią wrażenie! Tina, co za nowoczesny i minimalistyczny design! Brawo! W porządku, lampki są gotowe! A teraz, czego jeszcze brakuje w waszych pokojach? Dzwonię po wsparcie! To ciasto wygląda pysznie. He, kto do mnie dzwoni? Hej, jesteś tam? Mam dla ciebie robotę. No dobra, na pewno zrobi to jak należy. Ile kasy mi zostało? Tylko $1? Ech, może powiesiłabym coś na ścianie. Proszę, Tino, w twoim pokoju i tak jest mnóstwo śmieci. Hej, Matthew, nie bądź wredny. Wiesz co? W sumie to skorzystam. Zacznę od przecięcia słomki, a na końcówki nałożę gorący klej. Chcę połączyć je pod kątem. Widzicie? Zrobiłam z nich sześciokątny wzór. Wezmę klamerki i powieszę zdjęcia przyjaciół. Śliczna dekoracja. Zawisną na ścianie, żeby zawsze mnie rozweselali. Chyba każdy lubi przywoływać miłe wspomnienia, prawda? Zobaczmy. Powiedział, że chce coś wyjątkowego. To wygląda wyjątkowo. Chodźcie, kwiatuszki. O matko, to jest przyklejone do podłogi, czy co? Potrzebuję czegoś łatwiejszego do zdobycia. Hej, ten staruszek będzie spoko. Idziemy, dziadku. Tadam! Mam dla ciebie rzadkie arcydzieło, tak jak chciałeś. O, hej, fajnie, podoba mi się. Proszę, jak obiecywałem. Zobaczmy, czy to dobre miejsce dla mojego nowego ziomka? Nie. O, a może na stoliku? Uff, na pewno nie. Gdzie ja mam to położyć? Momencik. Pudełko z zabawkami!
To jest rozwiązanie! Muszę tylko wyrzucić ten głupi portret. Następnie pomaluję ramkę. A teraz czas na dinozaury. Ura! Czekaj, muszę posmarować twoje nogi klejem. Wskakuj na kartonik razem z kolegami. To się nazywa wyjątkowe dzieło sztuki. Powieszę je obok pozostałych, które zrobiłem. Ach, ekstra! Co myślicie? Według mnie jest pięknie. Na pewno wygram tę kasę. Wow! Oboje daliście czadu. Matthew, Tina, czas sprawdzić, kto został zwycięzcą. Mam nadzieję, że nie zapomnieliście o walizce z gotówką. Oboje świetnie się spisaliście, ale wygrywa Matthew! A, tak jest! Wiedziałem, że się uda! Ale nie martw się, Tino, dla ciebie też coś mam. Oto karta kredytowa bez limitu. Dostajesz ją na własność. Uhu! Ale super! Ha? Jestem w wodzie? Ekstra! Będę prawdziwą syrenką. Znaczy syrenem. Justin? Co jest? Coś ci się chyba śniło. Wiem, co chcę dziś robić. Jestem gotowy. Chodźmy popływać. O czym ty mówisz? Zobacz, chcę iść do akwaparku. Mam pomysł. Zrobimy sobie park wodny w domu. Otwieramy już dziś. A masz! Puch! Ach, nie! Moje biedne plecy. Justin, zobacz, co mam. Wow, basenik! A gdzie woda? Możesz zacząć napełniać. Się robi! Muszę uważać, by nie porozlewać. Oto pierwsze wiaderko wody. Grzeczny chłopiec, wlej ją do basenu. Ale będzie super! Chyba potrzebujemy o wiele więcej wody. Co myślisz, mamo? Może z tym będzie łatwiej? Powinno nam pójść teraz szybciej. Świetny pomysł. Dobrze, że nad wszystkim czuwasz. Jeszcze trochę? I wystarczy. Uff, całe szczęście. Wskakuj. Sprawdzę tylko, czy nie za zimna. Ach, idealna. Uwaga, wchodzę. Ale ekstra! To jest dopiero zabawa! Nigdy stąd nie wyjdę! Juhu! Tylko ostrożnie, kochanie. Aż mi się pić zachciało. Może chcesz trochę wody, mamo? Mam jej tu pod dostatkiem. Justin, przestań! O-o! Spokojnie, to tylko woda. Chyba mam pomysł. Zrobię dziurkę w dnie plastikowego kubeczka i przewlokę przez nią sznurek. Teraz trzeba to przyczepić jakoś do basenu. Przewiążę wentyl sznurkiem. Po obu stronach. Teraz potrzebny nam start. I oczywiście meta. Dalej, Justin. 3, 2, 1. Do boju. Przesuń kubeczek na metę. Pip, paf! To działa! Brawo! Jestem najlepszy! Świetnie ci poszło, kochanie. Przynajmniej nie będzie już celował we mnie. Nie byłbym tego taki pewien. Och, chyba się przeliczyłam. Cała woda się skończyła. Wow! Tak myślałam, że ci się spodoba. Każdy akwapark powinien mieć zjeżdżalnię. Jest wspaniała. Pójdę po wodę. Nie, tym razem nie. Wystarczy to. O, rozumiem. Wypełnijmy basenik balonami. Biorę się za dmuchanie. Och, jesteś uroczy. Na szczęście mam tutaj piłeczki. O, zaczyna mi się kręcić w głowie, ale muszę go nadmuchać. Idzie ci świetnie, nie poddawaj się. A ja będę miała czas napełnić basen piłkami. Och, mamusiu, ratunku. Już dobrze, skarbie, jestem tutaj. Daj mi ten balon. Tylko uważaj, one są śmiercionośne. Tym razem użyjemy pompki. Wow, to o wiele lepszy pomysł. Widzisz, to nie było aż takie trudne. Jesteś najlepsza, mamo. Możemy go teraz wrzucić do basenu. Przyda się ich więcej. No, na co czekasz? Wskakuj na górę. Hej, mamo! No, do dzieła. Się robi, mamo. Nie wiedziałem, że będzie tu aż tak wysoko. Nie wiem, czy dam radę.
O nie, to nie dla mnie. Nie bój się, kochanie. Poczekaj, bezpieczeństwo przede wszystkim. Dobrze, gotowy? Nie, nie mogę, boję się. Jak zjedziesz, to w nagrodę dostaniesz Hagiwagi. Naprawdę? Wow! Wiedziałam, że to go przekona. No to jadę! Wow! Ale frajda! Dzielny chłopiec. I jak? To było ekstra. Zasłużyłeś na niego. To już chyba wszystko. Jeszcze to! Dobrze, że już po wszystkim. Masz, wynieś to do śmieci. O, to nie fair. Bez dyskusji. Uff, ale to ciężkie. Uwaga! Rzut za 3 punkty. No i zrobione. A to co? Nie tak szybko, chłopcze. Puszczaj, smarkaczu. Nie ma mowy. Nie żartuję. Wymieńmy się. Patrz, co tu mam. Takie interesy to ja rozumiem. Ale śmieszny futrzak. Jaki tancerz z niego. A niech mnie. Niezłe wyczucie rytmu. Miłej zabawy. Oj, żebyś wiedział. Co tak długo? Nie mogę gadać. Mam robotę. Och, okej. Zrobię z tego prawdziwe cudeńko. Tu będzie dobrze. Do dzieła. A co ty właściwie będziesz robił? Zobaczysz, mamo. Teraz muszę się skupić. Tylko ostrożnie. Super. A to jeszcze nie koniec. Jesteś pewny, że wiesz, co robisz? Gotowe. Teraz pozostaje zawiesić napis. To będzie prawdziwa bomba. Trzyma się. I co myślisz, mamo? Wieża zrzutu? Ojej, wspaniale! Ale brakuje najważniejszej rzeczy. No, teraz możesz usiąść. O, wow! Nie mogę się doczekać, ale będzie fajnie. Trzymaj się mocno. Gotowy? Jasne. No to jedziemy do góry. Wow, ale stąd jest widok. Jedziesz w dół? Tak. Trzymaj się. Wow, niesamowite. Chcę jeszcze raz. Do góry i na dół. Justin? Zobacz, co przygotowałam. Co to takiego? Możesz się teraz zrelaksować. Właśnie tego mi trzeba. Trochę się zmęczyłem od tych wrażeń. Masz tu coś do picia. Uuu, moje ulubione. Dzięki, mamo. Spać mi się zachciało. Zrobię sobie szybką drzemkę. Ha? Ale razi. Dobrze, że mam tu okulary przeciwsłoneczne. Mamo! Coś się stało? To światło razi. Ach tak, użyjemy czegoś innego. Ta żarówka jest pewnie gorąca. Au! Mamo, nic ci nie jest? Och, chyba nie. Przynajmniej żarówka zmieniona. Tak lepiej. Muszę się na chwilę położyć. Gdzie moje picie? Jak dobrze się poopalać. No, gdzie oni są? Nareszcie! Mindy, jak fajnie, że jesteś! Siema, ziomek. Dawaj pyska. Ekstra czepek. Wow! He, nudzi mi się. Zagrajmy we frisbee. Hej, łap! Niezły rzut! Łap! Ajdź, to musiało boleć. Patrz, jak rzucasz! Bo mi przeszkadzasz. Uii! Całe szczęście! To jest życie! Uff! Świetna impreza, Justin! Hej! Co tam czytasz? Może się pobawimy? Aj! Jesteś okropna! Zmuszę cię do zabawy! Ach tak?
No to dawaj! Gotowa? Do walki? Start! Hej! Przestań! Co to za pajęczyny? Co się stało z moim pokojem? Jak my się tu znaleźliśmy? Chyba jesteśmy pod moim łóżkiem. Super! Sekretne pomieszczenie! Nie marnujmy czasu! Trzeba to odkurzyć! Ale śmieszna szczotka! Że niby zbiera kurz, tak? Wygląda jak wata cukrowa. Ta pajęczyna chyba nie ma końca. No dobrze. Coś ładnego. Chyba potrzebuję pomocy. Wow! Pomyślmy. O to właśnie chodziło. Chyba każdy lubi widok ładnych kwiatków. To powinno poprawić nastrój. Ta szczotka jest do niczego. Nie powinna czasem zbierać tego paskudztwa. Tutaj będzie dobrze. Gdyby nie ta okropna tapeta. Leo? Jesteś cały w pajęczynie. O, szpatułki. No przecież. Zacznę od wycięcia kółka w kartonie i pomaluję je na różowo. Z czerwonej modeliny zrobię niewielką kulkę. Gdy będzie idealnie okrągła, przykleję ją do kartonu. Zrobię więcej w innych kolorach. Teraz końcówkę szpatułki wetknę do kulki. Proszę przewinąć film do przodu. Teraz mogę zacząć rysować łodygi. Każdy kwiatek musi mieć swoją własną. I muszą iść w dół. Dorysuję też listki. A z pozostałych kulek zrobię pszczółki. Czyż nie są urocze? Tada! Obrazek gotowy. Prawdziwe dzieło sztuki. Leo, co o tym sądzisz? Ładne. Ja też bym chciał coś stworzyć samemu. O! Leo? Nawet nie chcę wiedzieć. Przygotujcie się na prawdziwą sztukę. Dobrze, że znalazłem te pineski. Wystarczy je odpowiednio ułożyć. Jak skończę, to nikt nie pozna, że to były pineski. Gotowi? Bum! I co powiesz na to? Też może być. Może być to wszystko? Może gdybym... Wow! A to co? O! Hej, moja włóczka! To się chyba nigdy nie kończy. Łapy precz od mojej pięknej włóczki, hultaju! A! Wow! O nie! Tak łatwo ci nie pójdzie! Wow! Ach! Babcia? Ach. Nie powinno jej tu być. No, przynajmniej mam kłębek wełny. Może uda mi się dokończyć nią moje dzieło. Oby jej wystarczyło. Jeśli nawlekę ją w odpowiedni sposób, to uda mi się stworzyć linię. Widzicie już, co to za słowo? Gotowe. Najcudowniejsze słowo na świecie. Widzisz? Świetnie, ale chyba wiem, jak zrobić to jeszcze lepiej. Pomyślmy. No tak! Na pewno coś tam znajdę. Zobaczmy, co ciekawego jest w środku. Odlotowy kapelusz, nie? Co jeszcze tu mamy? Jaki ładny kolor! Uuu! Przybory malarskie! Gdybym tylko miała jeszcze farbki! Ta sztaluga zdecydowanie mi się przyda! Idealnie! A jakiś papier? O, dzięki! Au! Ups! Potrzebuję tylko poszewki i czegoś, na czym będę mogła ją powiesić. O, przecież mogę użyć obrazu, prawda? Potrzebuję tylko odrobiny farby. Wycisnę ją na paletę. Ewa! To nie było w porządku! Jestem bardzo zły! Potrzebujesz może pomocy? O tak, przyda się. No dalej! One w ogóle nie tną!
Li, odrzeć! O tak! I co powiesz teraz? Czuję niesamowitą moc! Pożyczę trochę tego! No! Jestem gotowy do bitwy! Pora naładować broń! He? Co to było? Ptak? Chowaj się, kto może! Ognia! Uważaj trochę! Hej! Przez ciebie ochlapałam płótno! Sorki! To nic. Mam świetny pomysł! Skręć materiał w taki sposób. Jak już kulka będzie gotowa, zepnij ją ciasną gumkami. Teraz weź farbę lub barwnik w dowolnym kolorze i oblej nim płótno. Dobrze będzie użyć różnych kolorów. Ja uwielbiam różowy. Nie przejmuj się, jeśli kolory zaczną się mieszać. To też część naszego planu. Możesz nawet rozlać kolory jeden na drugi. Który by to wybrać teraz? Fioletowy będzie w sam raz. Chyba widać, że lubię tęczę. Im więcej kolorów, tym lepiej. Już prawie skończyłam. A teraz? Czekamy, aż wszystko wyschnie. I gotowe! Czyż nie wygląda wspaniale? Zawiesimy na ścianie? Potrzeba tylko kilku pinezek. To zdecydowanie nasze wspólne dzieło. Może się ubierzesz? Dobra, co dalej? O, chyba mi się przysypia. Chyba pora iść do łóżka. Nic nie widzę. I niech stanie się światłość. Trochę się zaplątałem. Pomogę ci. Jeszcze trochę? Czemu świat dalej się kręci? Ktoś wpuścił tu ptaki? Och! Nic nie może równać się z lampkami. Chyba powinno wystarczyć. Może być? Przynajmniej nie są już splątane. Sam zobacz. No i ostatnia rzecz. Włączamy. Jak to zrobiłaś? Wiem! Są trochę jak liany, prawda? Dzięki! Super! Możemy użyć tych pnączy. Przyczepmy je do naszych lampek. Wystarczy przypiąć do ściany i ułożyć wszystko wzdłuż lampek. Wygląda niesamowicie, prawda? Ach, padam z nóg. Całkiem romantycznie. Niczym willa w Toskanii. Gdzie mi to? Próbowałem. Och, jak długo można czytać? Hihi. Kuj, kuj, kuj. Żartujesz, Leo? Mógłbyś dać mi więcej przestrzeni? Ewa! Próbuję się skupić. Więcej przestrzeni, mówisz? Sklej dwa kawałki kartonu taśmą. I na górze dodaj trójkątny. Tuż obok niego kolejny. A między oba doklej jeszcze jeden. Prawie gotowe. Jeszcze ostatnia rzecz. Powoli, ostrożnie. Tada! Mój własny fort jest gotowy. Zadowolona z takiej przestrzeni? Hej, to nie fair. Może udobrucham go ciastkiem. Hej! Leo, przyniosłam ci coś. Twoje ulubione. O, wchodź do środka. Wow, ale tu czadowo. Przepraszam, że byłam niemiła. Proszę. O, dla mnie? Możemy się podzielić. I pomyśleć, że to wszystko jest pod łóżkiem. To miejsce jest idealne. Ma trochę twojego charakteru i trochę mojego. Wspaniale się tu urządziliśmy. Kochani? Co tam robicie? Chyba są trochę zajęci. Zostawmy ich samych. Jesteśmy na miejscu. Nasz nowy dom. Możesz otworzyć drzwi, ale musisz zasłonić oczy. To ma być niespodzianka. Nie mogę się doczekać. Do dzieła!
Tylko nie podglądaj. A serio, nie patrz. Skończ się wygłupiać, Alex. A to jakiś żart? W katalogu wyglądało to inaczej. Ta, na pewno był mniejszy bałagan. I nie było dziur w ścianach. Tragedia. Nie możemy tu mieszkać. Co teraz? Będzie dobrze, nie martw się. Uwielbiam wyzwania. Musimy tu posprzątać. Najpierw wyniosę tę skrzynkę. To wierzchołek góry lodowej. Ale od czegoś trzeba zacząć. Boję się dotykać tych rzeczy. Fuj, ile tu pajęczyn. Obleśne. Oj no weź, nic ci nie zrobią. To nie jest śmieszne, Alex. Trzeba było się nie odzywać. Ta, lepiej zejdź mi z oczu. To nie działa. Wow, a to skąd się wzięło? Kto trzyma tyle szpargałów? O tak, spalmy tłuszczyk. Ale mam muskuły. Piu, to ciężka praca, ale samo się nie posprząta. Już prawie koniec. Ja to wezmę. Już wygląda to lepiej. Ciekawy dobór tapety. Już to czytałam. Okej, skończone. Brrr, zimno tu. Musimy coś zrobić z tą dziurą. Myślałem, że to okno. Bardzo małe okienko. Nie jest dobrze. Musimy coś z tym zrobić. Ale co? Czekaj, mam pomysł. Zaraz wracam. Dokąd idziesz? Patrz na to. Możemy tym udekorować ściany. Śliczne, co nie? Trudny wybór. Nie jestem pewna. Muszę to sobie zwizualizować. Wszystkie są fajne. Wybierz, którą chcesz. Ta się nada. Wow, ale wichura. To pomoże. O wiele lepiej. Proszę, przyklejmy ich więcej. To będzie sztos. Lepsze to niż gazeta. Przynajmniej jest bardziej kolorowo i jest na co popatrzeć. Zaczynam czuć się jak w domu. Podoba mi się to. To nietypowe rozwiązanie, ale urocze. Alex, jak ci się podoba? Super, ale czegoś tu brakuje. Dobre, przyklejmy je do ściany. Lubię, jak się błyszczy. Wszyscy potrzebują trochę blasku w życiu. Wow, jakie to magiczne. Każdego dnia możemy oglądać gwiazdy. Czy może być lepiej? I ostatnia. Wow, udało się. Ups. Chyba potrzebna nam taśma. Mówiłeś coś? Co robisz? Nic. Zamknij oczy. Okej? Co się dzieje? Nie podglądaj. Dlaczego to tyle trwa? Co ty robisz, Alex? Chyba mam problem. To było trudniejsze niż sądziłem. Co? Pomogę ci. Dzięki. Ale bajzel. O, tu jest koniec. Odplączmy cię. Wow. Kręci mi się w głowie. Wszystko okej? Nie. Chyba puszczę pawia. Czekaj. Jest okej. Pomyślałem, że możemy ich użyć. Dobry pomysł. Przyklejmy je do ściany. Troszkę wyżej. Już prawie. Nie dosięgam. Mam okazję się popisać. Dawaj je. Ja je powieszę. Mam nadzieję. Muszę się wyciągnąć. Nie ma szans. To bez sensu. Wybacz mi. No to mamy problem. Czekaj, już wiem. Tylko mnie nie upuść. Dosięgam. Świetnie, pospiesz się. Hej, nie ruszaj się. To nie jest łatwe. Przyczepię tam. Skończyłaś? Koniec. Wow. Wow. Lecę na ziemię. Auć. To bolało. Alex, patrz. Wow, jak pięknie. Jest cudownie. Lepiej niż sobie wyobrażałem. Jest całkiem romantycznie. Co nie? Widzisz? Ja też mam czasem dobre pomysły. Mógłbym patrzeć na to całą noc. Wow, ale jasność. Wracajmy do pracy. Luna, masz coś na nosie. O czym ty mówisz? O, ubrudził się. To na nic. Wiem, co robić. To pomoże.
Skąd wytrzasnąłeś to lustro? Trzeba je umyć. Potrzymaj je. Tak lepiej. Mogę się w nim przejrzeć. Czas doprowadzić się do ładu. Wow, ten brud jest wszędzie. Okej, skończona. Ładnie wyglądasz. Odłożę lustro na bok. Ostrożnie, nie chcę mieć pecha. Dobre miejsce, co? Może być. Musimy mieć kącik do dbania o fryzury. Alex, lustro! Mam je! Mało brakowało. Okej, chyba jest dobrze. Puszczę je powoli. Hej, Alex, pomyślałam, że możemy wykorzystać to. A? Psik! Ups, możemy podłożyć to pod lustro. Okej, postaw je. To załatwiło sprawę. Nigdzie nie odchodź. Dokąd idziesz? Potrzebuję czegoś z ogrodu. Możemy owinąć lustro bluszczem. A skoro tak mówisz, zaufaj mi, wiem co robię. Patrz. Wygląda świetnie. Brakowało tu zieleni. Matka natura byłaby dumna. Jak ci się podoba? Pięknie. Ale mam też inny pomysł. Jaki? Potrzebujemy więcej światełek. Światełek nigdy za wiele. Popatrz na to. Jak przytulnie. Powieszę je też na lustrze. Koniec. Ale jestem z siebie dumny. Kolejne zadanie wykonane. Czekaj. A teraz co wymyśliłeś? Muszę to przesunąć. Alex, nie szuraj tak. Muszę więcej ćwiczyć. Okej, już wystarczy. Alex, nie ma takiej opcji. Popatrz na to. Co jest nie tak? Naprawdę muszę ci pokazywać palcem? Jest brudne. Patrz, jakie to obleśne. Gdzie moje walizki? Odchodzisz? Oczywiście, że nie. Muszę coś stąd wyjąć. A po co nam prześcieradło? Przykryjemy nim brud. Czego oczy nie widzą, tego nie ma. To oszukiwanie, ale skuteczne. Alex? Co zrobimy z tym? Niech pomyślę. Forma na babeczki i szklanka. Już wiem. Włożę szklanki do foremki. Będzie z nich doskonały przybornik. Napełnijmy je. Jestem już krok przed tobą. Doskonale. Pomieści wszystkie nasze pisaki i inne przybory. Możemy tu postawić naszą lampkę w kształcie flaminga, a tu położę gwiazdę. Potrzebne nam jeszcze przytulanki. Jakie urocze. Kocham jednorożce. Nie mogę się doczekać, aż go przytulę. Potrzebne nam też poduszki. O tak, połóż je tutaj. Teraz mamy na czym siedzieć. Co za dzień. Fajnie jest odpocząć. A gdzie schowamy nasze torby? Wiem, nie martw się, muszę zadzwonić. Ale nudy. O, ktoś dzwoni. Halo? Hej, potrzebuję twojej pomocy. Przesyłka specjalna dla Alexa. Wow, to było szybkie. Tego było nam trzeba. To załatwi sprawę. Przykleję je do ściany. I możemy powiesić na nich torby. Super. Dzięki, Alex. Pokój wygląda o niebo lepiej. Nie mogę w to uwierzyć. Odwaliliśmy kawał dobrej roboty. Namęczyliśmy się, ale było warto. Nie ma porównania. Nasz nowy dom. Cudowne miejsce. No dobra, przybliż Uwika. I co teraz? Dzwonimy po chłopaków? Robimy imprezę? Super, daj mi chwilę. Hej, wpadaj na parapetówę. Pićko. Bąbelki łaskoczą mnie w język. Fajnie tu odświeżyliście, właśnie mówiłem. Tapeta mega urocza. Hej, Chris, daj mi chwilę. Zatraciłem się we własnych oczach. A co jest za tym? Lepiej tego nie rób. Odsuń się od tapety. Bawmy się! Jestem za! La 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 la, czesanko! Będę miała ładne włoski! Zaraz, a co to jest? Co to za dziwne światła? Zgasły? Pewnie mi się przewidziało. Mam teraz ważniejsze rzeczy na głowie. To znowu one? Co tu się dzieje? Coś tu jest nie tak. Co to za pudło? I co jest w środku?
Wow, no proszę. Ile tu zabawek. Są też słodycze. Cześć, Jennifer, czekałam na ciebie. Hej, na co czekasz? Wskakuj. Ha, tego się nie spodziewałam. To jakiś sen, prawda? Chyba nie mam wyboru. Au, nie ciągnij mnie tak mocno. Ile ty ważysz? Ach, jesteś nareszcie. Witaj w moich skromnych progach. Dzięki. Te kwiatki są takie śliczne. Jen? Nudzi mi się. Myślałam, że będziemy robić coś fajnego. Niech pomyślę. Wiem. Zapodam jakiś bit. Zaraz się rozkręcisz. O, tak. Czujesz ten scratch? Musi to być jakieś ciekawe zajęcie. Co to za hałas? Możecie być ciszej? Freestyle! Nie podoba ci się? O, tak! Tańczymy! No chodź! Spodoba ci się! Nie chcę! Nie ma, że nie chcę! Chodź, będzie fajnie! Musisz się rozluźnić! To naprawdę jest konieczne? Nie umiem zbytnio tańczyć. Widzę, że chcesz. No, może niekoniecznie. Trudno, sama potańczę. I jak ci się podoba? Miej litość. Co z tobą nie tak? Dobra, coś wymyślę. Wiem, co poprawi ci humor. Juhu! Spójrz, jak się błyszczy. Zepsułaś mi fryzurę. Ale ty jesteś uparta, wiesz? Ha, chyba już wiem. Potrzebuję tylko paru rzeczy. To sprawi, że zaraz się rozchmurzy. Na pewno jej się spodoba. Udekorowałam płyty kompaktowe i zawiesiłam je pod sufitem. Hej, Jen! Co znowu? O, ale super! Wow, to flaming! Jaki ładny! Będzie wyglądać jeszcze lepiej po ciemku. Wow, spójrz tylko! Niesamowite! To jest ekstra! Sama to zrobiłaś? Od razu mam lepszy humor. Dzięki. Kochana jesteś. No to zaczynamy. Sia-la-la-la-la-la-la. Dajesz, Jen. Juhu. Świetna zabawa. Mogę tak przez cały dzień. Pora iść spać. Psst. Jen, śpisz? Słyszysz mnie? Ha? Co ona wyprawia? Że co? Ha? Czyje to ręce? Nie podoba mi się to. To jakiś koszmar. Mami Long Legs? Co tam się dzieje? Czy wszystko tam okej? Witaj. Czemu krzyczysz? Coś nie tak? Jeszcze się pytasz? To jest okropne. Ale co? Ach, rozumiem już. Włączę lepiej światło. Lepiej? Ta! Czekaj, zejdę do ciebie. Tak się bałam. Myślałam, że to potwór. Że niby to? Chciałam po prostu dodać ciekawych elementów do naszego łoża. To nawet całkiem poręczne. Łapiesz? Tak, tak. Świetny żart. Tylko następnym razem zapal światło. Przybij piątkę. Hejka. Mam tu wszystko, co trzeba. Cała fura jedzenia. Ups, zaraz podniosę. Muszę gdzieś to położyć. Tutaj będzie dobrze. Chyba jednak nie. Muszę znaleźć inne miejsce. Pomyślmy, gdzie by to wszystko położyć? Nie widzę dobrego miejsca. I co teraz? No cóż, położę je po prostu na łóżko. A ty, misiu, będziesz ich strzegł. Od czego by tu zacząć? Chipsy to zawsze dobry wybór. Moje ulubione. Kurczę, trochę nakruszyłam. Ach, i tak nikt nie zauważy. To nic takiego. Zaraz, co to było? Jen, co tam się dzieje? Co to za bałagan? Ach, ale dobre. Muszę gdzieś to odłożyć. Tu będzie dobrze. Nie, wcale nie będzie dobrze. Uważaj, mam. Było blisko. Ha? O nie. Przestań wszędzie śmiecić. Ja też tu mieszkam. Zaraz, to mi nasuwa pewien pomysł. Wycięłam koło z tektury i zawinę je teraz w folię aluminiową. Uwielbiam ten kolor. Teraz zawijamy oba końce i zaciskamy je gumką. Wygląda jak ogromny cukierek. Aż się robię głodna, ale to jeszcze nie koniec. Potrzebuję tę doniczkę. Dzięki. Ułożę na niej ten wielki cukierek. I teraz mamy stolik. O, hej, ślicznotko.
Ach, to przecież moje odbicie. Jen, chodź zobacz. Ha? O, co to? Możesz tu położyć swoje słodycze. Wow, świetnie. To co, jemy? A teraz ten klocek tutaj. To ma być ta zabawa? Patrz, zrobiłam pudełko. Co? Mój tunel jest gotowy. O, wygląda świetnie. Dobra robota. Wchodzę. Jest nieco ciasny. Tak, widzę właśnie. Ha, może lepiej pójdę porysować. Patrz, co zrobiłam. Jak ja mam cokolwiek zbudować z tej pianki? Nie przejmuj się. Weź te klocki, jeśli chcesz. Naprawdę? Mogę? Dzięki. Wyszło całkiem nieźle. Spójrz, zbudowałam wieżę. A to co? Sama to zrobiłaś? Wow! To było całkiem proste. Chodź, wejdź do środka. Okej, idę. Wow, ile tu miejsca? Wystarczy znać podstawy architektury. Zbudujmy teraz coś z klocków. Mogę ten pomarańczowy? Jasne. Hejka! Na pewno masz wszystko? W takim razie możesz wracać do domu. Będę tęskniła. Och, ja za tobą też. Pa! Pa, zadzwoń czasem. Obiecałam sobie, że nie będę płakać. Jak tu pusto bez niej. Oj, tak! Co? Ale jak to? Co ty tu robisz? Nie mogłam cię zostawić samą. To bardzo miłe, ale musisz już wracać do domu. Chodź. Ale ja nie chcę. Będzie dobrze. A teraz leć. Pa! Nie zapomnij zadzwonić. Okej, nareszcie poszła. To była dobra robota. Warto było dla samej reakcji Jen. Ha? No nie, znowu? Jennifer? Ona nie wie, że tu jestem. Wiesz chyba, że cię słyszę. Wcale nie. Aha, mam cię. Czemu wciąż tu jesteś? Spóźnisz się. Wiem, ale tutaj było tak fajnie. Mi też się podobało. Chodź, niech cię wyściskam. Jak milutko. O, co to jest? Ta pończocha podsunęła mi pomysł. Mam nadzieję, że to się uda. Daj mi chwileczkę. Najpierw muszę ją zwinąć. A następnie wypełnić watą. Musi być dobrze wypchana. Teraz potrzebuję kilku gumek do włosów. Jedną z nich zwiążę ten koniec. Następnie nałożę tę większą na pończochę. Chcę podzielić ją na fragmenty. W ten sposób. Teraz potrzebuję rurkę. Zrobię dziurę po boku pończochy i przełożę ją na wylot. Podobnie zrobię z tą drugą częścią. To mi kogoś przypomina. Dokleję jeszcze oczy i dorysuję wielki uśmiech. I jeszcze włosy. Ciekawe, co ta mami Longlegs wymyśliła. Wow! To dla ciebie. Dotrzyma ci towarzystwa, kiedy poczujesz się samotnie. Możesz się zawsze do niej przytulić. To taka minia. Jest wspaniała. Dzięki. Będę o nią dbać. Zaraz znowu się rozkleję. Chodź, już czas. Jak myślicie, jaka jest odpowiedź? Nie mamy pojęcia. Dobra, powiem wam. Całe szczęście. Słuchajcie uważnie. Idziemy. Nie wychylaj się. Idziemy do wyjścia. Wow! Ha? Gdzie my jesteśmy? To jakiś sekretny pokój. Nasz sekretny pokój? Super, posprzątajmy tu. Pełno tu różnych śmieci. I pająków. Na początek wystarczy. Ekstra! Jeszcze sporo pracy przed nami. Ale będzie fajnie. Co ty wyprawiasz? To moje krzesło. Ja pierwszy tu usiadłem. Przestań. Czekaj. Myślisz o tym, co ja? Gorące krzesła. Pożegnaj się z siedzeniem. Chyba z siedzeniem na podłodze. Nie! Auć, mój tyłek! No i co narobiłeś? O-o!
Ale mi się pofarciło! Co to było? Hej, możemy zrobić własne krzesła! Będziemy potrzebowali tylko trochę tych kartonów! Idealnie! Bierz się do rysowania! Żartujesz sobie? Obyś wiedziała, co robisz! Użyję doniczki jako szablonu! Dobrze, że mam tu marker! Odrysuję sobie ten wzór! Przykleję markery do doniczki. Tak będzie szybciej. Właśnie o to chodziło. Idealnie. Teraz muszę to wyciąć. Tylko ostrożnie, żeby niczego nie popsuć. Chyba gotowe. To już nie będzie mi potrzebne. Pierwsza część gotowa. Teraz potrzebuję kleju. Trzeba go nałożyć wzdłuż krawędzi. Następnie dokleję ten kawałek kartonu. Jeszcze docisnę, żeby się dobrze skleiło. Wygląda imponująco. Taki sam kształt dokleję po drugiej stronie. Trzeba tylko dobrze nałożyć klej. Teraz przyda się kilka części do środka. Te kawałki nadadzą się idealnie. Powinny wzmocnić całość. Dobra, teraz jakaś pokrywa. To powinno być proste. Jeszcze gąbka, żeby było mięciutko. W końcu musi być wygodnie. I na koniec jakieś obicie. Może być ten koc. Mięciusi. Możemy jeszcze obić boki dla ładniejszego wyglądu. Wyszło naprawdę nieźle. Powinienem na tym zarabiać. Zasłużony odpoczynek. Nie tak szybko. Ja pierwsza. W końcu to był mój pomysł. Wciąż to dużo roboty. O, a co to? Już wszystko wypiłam? Mamy jakiś stolik? Postawię tutaj. Całkiem ciekawa książka. Co to tu robi? Zabieraj się z mojego buta. Patrz, jak leci. Chyba mam pomysł. Bierzemy się za robotę. Dzięki. Zaczniemy od wiercenia. Tylko nie mówcie bibliotekarce. Mamy już dziurę w książce. Na razie odłożę na bok. To będzie podstawa stolika. Tu dołączę tę rurkę, żeby stolik był wyższy. Teraz nałożę na nią wszystkie książki. Ułożę je w spirale. A na górę położę kolejny kawałek z drewna. I stolik gotowy. O, działa! Jeszcze drobne dodatki. I co? Chyba nieźle, prawda? Hej, Lexi! Znalazłem grę! A ja kwiatka! Przyda się trochę natury. Chodź, zagrajmy! Nie przepadam za tą grą. Ale ty jesteś. Nudzi mi się. O, patrz tam! Ale super! Wyzywam cię na pojedynek! Zabieraj to sprzed mojego nosa! No dalej, będzie fajnie! No dobra, czemu nie? O, niezła jesteś! Żadnej litości! Uważaj! Gdzie jest mój miecz? Tyle z niego zostało! Cały w kawałkach! Chyba będziemy mogli je do czegoś użyć. Super! Ułóżmy je w rządku i będziemy dodawać kolejne według wzoru. Wyszedł nam ładny dywanik. Położę go tutaj. Świetnie! Ale mięciutko. Może teraz zagramy? Rozkładaj! Uhu! Wow, jaka świetna książka! Tęcza też niczego sobie. O, a co to? Lampki! Ale czad! Hej, Lexi! Rozłóżmy je! Trzymaj! Ale długie? Mam cię! Miles, nie! Co ty robisz? Zaświećmy cię! Podoba mi się! O, już wiem!
Zacznę od nałożenia kleju na balon. Teraz przykleję do niego skrawki papieru. Tak, aby przykryć go całego. Oprócz tego miejsca. To bardzo ważne. Teraz przebiję balon, a do środka włożę światełka. Mamy lampkę własnej roboty. Ale to jeszcze nie wszystko. Kubeczek pokryję niewielką ilością kleju. Teraz przykleję sznurek i owinę nim cały kubek. Sznurek musi elegancko przylegać. Jeszcze kropelka kleju na drugi koniec. Teraz długie wykałaczki. No i oczywiście klej. Patyczki przyklejamy do kubeczka, a nasz nowy klosz nałożę na górę. Wygląda jak prawdziwy balon. Zawieźmy go pod sufitem. I dodajmy jeszcze małego podróżnika. Ale ekstra! Podoba mi się. Ale gorąco! Musimy się schłodzić. Masz jakiś pomysł? Włącz wiatrak. Nie działa. Chyba się popsuł. I co teraz zrobimy? O! Mogę zrobić nam małe wachlarzyki. Zginamy tu i jeszcze tu. Tada! Fajnie! Oby pomogło. O tak, tak mi dobrze. Ach, tak mi rób. Hej, możemy nimi udekorować ścianę. Dobry pomysł. To do dzieła. Zaczniemy od zagięcia kartki. Teraz odwracamy ją na drugą stronę i zginamy ponownie. Powtarzamy, aż dojdziemy do końca. Zgięcia muszą być tej samej grubości. Każde konkretnie dociskamy. Okej, wygląda nieźle. Teraz zginamy w połowie. Tak, by zrobić wachlarz. I zszywamy w połowie. Cyk! O to właśnie chodziło. Teraz zepniemy je wszystkie razem, żeby stworzyć dekorację ścienną. Ostrożnie! Żeby się nie rozerwały. Ile kolorów? Zawieźmy je na ścianie. Może tutaj? Wow! Jak przytulnie! Wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Ale kolorowo! Niesamowita przemiana! Mogę tu zostać na zawsze. Zaraz! Co tu się dzieje? I co to za jeden? Co robimy? Marsz do klasy! Ale już! To niedopuszczalne. Niedopuszczalne, że wcześniej nie wiedziałem o tym miejscu. Jak miło! O, jaki słodziak! O! Wow! Tak wyglądają studia! Nie wierzę, że w końcu tu jestem! Pokaż mi to. Ale to mój pokój. Super! Będę mieszkać z kujonką. Nie wchodź mi w drogę. Otwieraj. Ech, dobrze. Ale coś nie mogę... Przez ciebie się denerwuję. Odsuń się. Po co nam klucz? I co, trudne? Nie tak to sobie wyobrażałam. Jak ohydnie! Trzeba tu nieco odświeżyć, ale dostrzegam potencjał. Żartujesz, prawda? W niektórych śmietnikach jest lepiej niż tu. Nie jest aż tak źle. Bierzmy się do roboty. Ach, czyli serio to robimy? No, nikt nas nie zastąpi. Fuj, to obrzydliwe. Może zacznę hodować pająki? Co to? Nuda, idzie do śmieci. Au, ostrożnie. Uważaj, co robisz. Szukasz kłopotów? Ha? Nie wiem, o co ci chodzi. No, tak myślałam. Ha, jaka nerwowa. Pozbądźmy się tego. Fuj, to śmierdzi. Hej, kto wyłączył światło? Na pomoc, nie mogę wyjść. A, duch! Duch? A, auć! Chodź tu, maleńki. Wow, ile tu śmieci. Od razu lepiej wygląda. Jestem z nas dumna. Tylko się nie spoufalaj. Muszę odpocząć. Pozwolisz?
Już tego żałuję. Myślisz, że jesteś fajna? O, usiądę na tym. Uaa! Co za wstyd. A to co? Chyba mam pomysł. Najpierw wezmę kosz na śmieci, owinę go tekturą i porządnie przymocuję. Na wierzchu położę tekturowe koło, a potem zrobię mniejsze kółko z kleju. Wystarczy, przyczepię tubkę do tektury i dodam więcej takich rurek różnej długości. A teraz malowanie. Co za frajda! Świetny kolor! Ładnie to wygląda! Poczekam, aż farba wyschnie i gotowe! Co za ciekawa książka! Hej, spójrz na to! Co to jest? Nasz nowy fotel! Podoba ci się? Bo mi bardzo! A jaki wygodny! Czy to stara opona? Skąd to się tu wzięło? Łapy precz od mojej opony. Jest mi bardzo potrzebna. Najpierw położę ją na płaskiej powierzchni. Namaluję zygzak na bieżniku. Dookoła. Prawie gotowe. Połączę tutaj i poczekam, aż wyschnie. Teraz fioletowa farba. Pomaluję nią górną część opony. Ale nie chcę przekroczyć białej linii. Muszę być bardzo dokładna. Ostatni fragment. Połowa pracy za mną. Niech tylko wyschnie. Teraz drugi kolor. Odwrócę oponę, a drugą połowę pomaluję na żółto. Do trudniejszych elementów użyję mniejszego pędzla. Żółty kolor kontrastuje z fioletem. No dobrze, jak tylko wyschnie, wezmę pineski i powbijam je w oponę. Postaram się je równo rozłożyć. A potem do jednej z nich przyczepię łańcuch. Pozaczepiam też o pozostałe. Właśnie tak. W środek opony włożę siedzisko. Będzie znacznie wygodniej. I gotowe. Ach, cudowny odpoczynek. A to co? Mój fotel. Fajny, co nie? Skoro tak mówisz? Tak jest. Mamusiu, to znaczy, co to było? Sprawdźmy. Skąd to się tu wzięło? I co to jest? To tylko lustro, widzisz? Przyda nam się. Muszę wyjąć coś z torebki. Wow, mam sporo zabawek. Aha, właśnie tego szukałam. O, mięciutki. Ha, świetna zabawa. Ale wykorzystam go inaczej. Przyczepię do jednorożca dwustronną taśmę. Zdejmę warstwę ochronną i przykleję do lustra. Zrobię to samo z resztą zabawek. Poprzyklejam je wzdłuż krawędzi. To wygląda świetnie. Postawię je tutaj. Doskonałe do makijażu. Tego mi było trzeba. O, niezły pomysł. Powinnam zrobić coś podobnego. Ale moje lustro będzie lepsze. Ciekawe, co tu mam. O, to się przyda. Ale muszę jakoś przyczepić te rzeczy. Zbyt drastyczne. Pianka poliuretanowa, to jest to. Po co komu taśma? Będzie wyglądać wspaniale. Do dzieła. Otoczę pianką całe lustro. Jak bita śmietana. Musi mieć równomierną szerokość. Bardzo łatwo się nakłada. No i to ciekawsze niż zwykła taśma. Teraz zdobienia. Poprzyczepiam do pianki robale. Zrobię to, zanim stwardnieje. To będą moje ulubione rzeczy. Małe ochyctwa. I na koniec puchaty szczurek. Gotowe. Wow, cudownie. Od razu lepiej. To do ciebie pasuje. Muszę zrobić zakupy. Co? A co chcesz kupić? Mamy gołe ściany. Nie, nie podoba mi się. Następne. O, nawet. Trochę nudne. Co tam jeszcze jest? Jak świeci. To jest to. Nie mogę się doczekać. Dostawa. Jak szybko. Może kurier to przystojniak? Jak wyglądam? Cześć, zapraszam do środka. Ta, mam na głowie inne przesyłki. Mieszkacie tu? Chcę stąd jak najszybciej wyjść. Chociaż może jeszcze chwilkę posiedzę? Serio? Chyba śnisz, koleżko. Ja i tak już chciałem iść. Masz moją girlandę? A gdzie napiwek? A,
No tak, proszę. To tylko dolar? Chyba żartujesz. Chcę więcej. Ale więcej nie mam. Na razie, co za ludzie. Ale zapłaciłam za to. Niesprawiedliwe. Naomi? Nie martw się, nie pozwolę na to. Dawaj to. Hej, dostawco! Wracaj tu! Nie, nie, błagam! Płakał, że chce do mamusi. Lepiej się tego pozbyć. Naomi, patrz co mam. Czy to dla mnie? Dzięki, Betty! To moja girlanda! Wow! Dzięki, jesteś super! Poczekaj, to dla ciebie? To jakiś żart, tak? Nikt dotąd nie był dla mnie tak miły. Podobają ci się? Ekstra! Planetę zawieszę tutaj. Od razu lepiej. Potrzebujemy więcej roka. O, jak ładnie! Wygląda świetnie. Tak, nieźle nam poszło. Pozbądźmy się śmieci. Weź to. Co tam jest? Powoli! Odwróć się. Od razu lepiej. Potrzebujemy półek. Tak jest, tutaj. Postaw lusterko na górze. Proszę, misiaczku, przykryj się. Przesunę ten chłam. Na sztaludze ustawię obraz. Sama go namalowałam. Podoba mi się. Nietypowa ozdoba ścienna. Przydałaby się gitara. Okej, jak to wygląda? To... wspaniałe! Co za odmiana! Nie do wiary, że to ten sam pokój! Prawda? Załóżmy firmę remontową. Czuję się jak u siebie. Wygodne mieszkanko. Doskonale. Chodź tu. Czy my się polubiłyśmy? Nie przepadam za przytulaniem. Ach, wszystko dookoła jest takie szare i bezbarwne. Huh? Co się tutaj dzieje? O, to popit! I to w kolorach tęczy. Jaki ładny! I można się nim bawić. O, coś chyba jest nie tak. O, rety, nie chcę tego. Co jest? Co tu się wydarzyło? To chyba sen. Muszę ją lekko dotknąć. O, dzień dobry. Cześć! O, rety, masz śliczne włosy. Moje są nieładne. Oj, nie smuć się. Sprawimy, że twoje życie nabierze kolorów. Zacznijmy od fryzury. Sama nie wiem. Zaufaj mi, wszystko będzie dobrze. Dodam odrobinę różu, żeby ubarwić twój wygląd. Tu dam żółty, a tutaj zielony. Już, gotowe. Powiedz, czy ci się podoba? Zrobiłaś mi kolorowe pasemka? Wow! Jestem znacznie weselsza niż przedtem. Ale to jeszcze nie koniec. Popatrz, odrobina magicznego brokatu. Dzięki niemu pojawiają się rzeczy? Tak. A teraz dodamy twoim włosom blasku. Te gwiazdki to moim zdaniem strzał w dziesiątkę. A na innych pasemkach dodamy klejnociki. Podobają mi się te bursztynowe trójkąty. Teraz naprawdę zaczynasz błyszczeć. Do twarzy ci z tymi klejnocikami we włosach. Wow, czuję się znacznie lepiej. Już nie jest mi smutno. Miło mi to słyszeć. Ach, ale moje ubrania wciąż są nudne i ponure. Ha, no tak. Chyba wiem, jak sobie z tym poradzić. O, co się ze mną dzieje? Nie bój się, to tylko magia jednorożca. Trzymaj się. O, rety, moje ciuchy! Łatwo można je zrobić samemu. Najpierw weź zwykłą koszulkę i plastikowy arkusz. Musisz wyciąć z plastiku kształt motyla. Potem nałóż różnobarwne farby na wałek. Możesz wybrać takie, jakie chcesz, ale kolory tęczy zawsze są na czasie. Teraz pomaluj swoją koszulkę. Przesuwaj wałek tam i z powrotem po szablonie. I gotowe! Zabierz szablon. Czy nie jest wspaniała? Wow, jednorożcu! To wyglądało na takie proste! Dziękuję bardzo! Teraz mi wesoło, bo mienię się pięknymi barwami. Och, ale masz ponure ściany w pokoju. Chyba muszę coś z tym zrobić. Odmienimy to miejsce i to bez czarodziejskiej różdżki. Tak, trzeba bardzo równo przykleić taśmę do ściany. Dodam pionowe paski pomiędzy poziomymi. To ma wyglądać jak wzór cegły. Chyba się udało.
Jednorożce, spójrz! O, jakie słodkie! Nie wiedziałam, że tak wyglądam. Przeurocze! Ale teraz w ruch pójdzie wałek do malowania. Zrobimy grube pasy w różnych kolorach. Uwielbiam malować. To mnie bardzo uspokaja. To już chyba ostatni pas. Dotarłyśmy do rogu. Uff, i oto nasza tęczowa ściana. Kiedy farba wyschnie, możemy poodrywać kawałki taśmy. Świetna zabawa! Wydają fajny dźwięk! Voilà! Oderwałyśmy krótkie paseczki. Super! Teraz oderwijmy także dłuższe kawałki taśmy. Szast prast! Spójrz, Ewa! Zrywam dwa na raz. Gotowe! Wow! Wygląda jeszcze lepiej niż się spodziewałam. Piękna tęczowa cegła. Ewa, co ty na to? Tak! Jest świetna! Idealna! Och, a ta nudna kanapa? Ciekawe, czy... Może mogłabym? Zaraz! Już wiem, co zrobić! Wybacz mi, kochana Ewo, ale muszę się tego pozbyć. O! Jak to zrobiłaś? Gdzie się podziała kanapa? To oczywiście zasługa magii jednorożca. A teraz, jeśli pozwolisz, wykorzystam twój balonik. Włożę go do worka. Ale co ja mam robić? Och, no właśnie. Nadmuchaj więcej balonów. Dobra, chętnie to zrobię. Świetna robota. Ty dmuchaj, ja włożę je do worka. Potrzebujemy całkiem sporo balonów. Ale ich dużo. Świetnie ci idzie. Ten żółty będzie ostatni. Dobrze. Zapnę worek i odkręcę nakrętkę. Otwór pasuje do rury od odkurzacza. Spójrz, wysysa całe powietrze. Na koniec nakrętka trafi z powrotem na miejsce. Ewa, patrz. Dołączę to do pozostałych worków. I teraz masz kanapę z kolorowych balonów. Wow! Mogę na niej usiąść? Oczywiście, a ja z tobą. Wow! Jak wygodnie! Bardzo sprężysta! Super! Zaraz, wiesz co? Potrzebujemy tu trochę światła. Odsunę tę komodę od okna. No dalej! Czemu jesteś taka ciężka? Okej, dość tego. Muszę się porządnie wysilić. Ewo, użyję magii jednorożca i pozbędziemy się mebli. O! Dzięki! A teraz odsunę tę zasłonę. Zaraz, jeszcze chwileczkę. Ewo, jesteś taka słodka. Pozwól, że ci pomogę. Dzięki, trochę się zakręciłam. Powinnyśmy zadbać o to, żeby coś takiego już się nie powtórzyło. Posłuży nam do tego włóczka. Owinę ją wokół dłoni. O tak. Świetnie! Kiedy nawinę odpowiednią ilość, to zsunę ją z palców. Potem owinę jeszcze po środku. Zwiążę włóczkę i wezmę nożyczki. Porozcinam nimi końcówki. O tak! Muszę porozcinać wszystkie. Zostawię mały ogonek. Idealnie! Zrobiłam piękny pomponik z włóczki. Dodam go do innych, które już mam. Zostawiłam ogonek, żeby przywiązać do sznurka. Odetnę nadmiar i można wieszać. No proszę, zrobiłam nowe zasłony do twojego okna. Czyż nie są śliczne? Wprowadzają taką pozytywną aurę. Są w różnych kolorach i rozmiarach. Ślicznie wyglądają w pełnym słońcu. Ubarwiają cały pokój. Piękne, jednorożcu! Dziękuję, Ewo. O, widzę, że przed nami jeszcze sporo pracy. Wygląda na to, że potrzebuję więcej małych, kolorowych kuleczek. W następnym etapie pracy użyję pistoletu na klej. Nałożyłam odrobinę na kuleczkę i przykleiłam do stołka. Zrobię to samo ze wszystkimi, oczywiście tworząc wzór tęczy. Tada! Ewo, spójrz! Oto taboret! Nie siedź na podłodze! Wow! Jak wygodnie! Dzięki, jednorożcu! Mam dla ciebie rysunek! Narysowałaś go dla mnie? Wow! Dziękuję ci! Powieszę go tutaj na ścianie. A może tutaj? Chwileczkę. Poczułam inspirację. Wykorzystam to czyste płótno i pistolet na klej. Oto falista linia. Teraz przykleję do niej włóczkę. Potem dodam więcej włóczki w różnych kolorach. Bo, jak wiadomo, znowu wybierzemy motyw tęczy. Aż do samej krawędzi płótna. Jeszcze kawałek włóczki i proszę. Obraz gotowy. Możemy go powiesić obok innych dzieł. Super, jednorożcu! Czuję się jak w muzeum! Ile tu dzieł do podziwiania! Sztuka mnie uszczęśliwia! Cóż, cieszę się! Teraz masz całkiem tęczowy pokój, tęczową ścianę i tęczową kanapę, piękne obrazy, no i zasłony w oknie. Ha! Została jeszcze jedna ściana! Uff, nie sądzę, że można ją zostawić w takim stanie. Po
Pora na czary jednorożca. Jedno wielkie zaklęcie. Jeszcze trochę mocy i... Zaczyna się! To tyle? Och, ups, miał być znacznie większy. Nie martw się, potrzebuję jeszcze więcej mocy. Jasne, wierzę ci na słowo. A oto wielkie zaklęcie. O, zamek dla lalek! Zawsze o takim marzyłam. Dobrze, ale to nie koniec. Odrobinę cierpliwości. To zaklęcie chyba trzeba rzucać na raty. Chyba wystarczy mi mocy, żeby to dokończyć. Aaaa! Niemożliwe! Proszę bardzo, o to mi właśnie chodziło. Wejdź do środka. Niemożliwe! Stworzyłaś dla mnie zamek i to w odpowiednim rozmiarze. Cześć, Ewa. Podoba ci się? Tak? Wyjdź na chwilę. Już jestem! To cudowny zamek! Cóż, zrobiłyśmy tęczowy remont twojego pokoju. To prawda! Przedtem był taki bezbarwny i ponury. Cieszę się, że mogłam ci pomóc, Ewa. Mam dla ciebie coś jeszcze. Przez chwilę się nie ruszaj. Niemożliwe! Rośnie mi róg? Też zostanę jednorożcem? Tak, będziesz jednorożcem zupełnie tak jak ja. To spełnienie marzeń! Będziemy jak siostry! Spróbuję użyć magii jednorożca. O, rety, Ewa! To twoja pierwsza magiczna tęcza! Wow! Tak! Bez ciebie to byłoby niemożliwe! Skończyłam swoją misję. To najlepszy dzień w moim życiu! O, zniknęła! Ale nigdy jej nie zapomnę! Żegnaj! No dobrze, moje kochane. Ja lecę. Pa. Pa, mamo! To co robimy? Chodźmy do naszego fortu. Uwielbiam tu siedzieć. Wow, czuję się jakbym była pod gołym niebem. Dobrze jest mieć swój własny fort. Ach, ale to był ciężki dzień. Nareszcie spanko. A? Co to było? Czy tam się pali światło? Musiało mi się tylko zdawać. Znowu się świeci? A jednak lepiej się schowam. A jeśli to potwory? Chociaż nic stamtąd raczej nie wyłazi. A potwora też tam nigdy nie widziałam. Może to jednak coś innego? Muszę być odważna. Albo i nie? Dość. Muszę się przemóc. Nic tu nie widzę. Tylko moje rzeczy, jak zwykle. Żadnego światła też tutaj nie ma. Coś tu nie gra. Na pewno coś widziałam. Lepiej dobrze sprawdzę. Zaraz, co to ma być? Że co? Czy to pizza? Nie wierzę. To pizza i cola. Niezłą miejscówkę sobie znalazłaś. No wiesz. Chodź, przecież wystarczy dla nas obu. Och, okej, nie odmówię. Wow, ten sekretny pokój jest świetny. I te dekoracje. Ta pizza też niczego sobie. Pycha. A więc witaj w moim forcie. Na zdrowie. Super. Och, uwielbiam ją. Patrz na jej włosy. Czekaj, co to było? Widziałaś to? Nie, nic nie widziałam. No więc mówię ci. Serio. Tam coś jest. Nie widzisz? Chyba ktoś jest za drzwiami. Rany, kto tam jest? Boję się. O nie, chyba próbuję dostać się do środka. Zmywajmy się stąd. Trzeba się ukryć. Tak, ale gdzie? Może za tym kwiatkiem? To kiepski pomysł. Ukryjmy się w szybie wentylacyjnym. Tam nas nikt nie znajdzie. Ach tak, masz rację. Idziemy. Myślisz, że nas słyszy tam z dołu? Hej, posuń się. Tu jest zakręt. Musimy jakoś iść razem. O tak. Uch, zejdź ze mnie. Przepuść mnie. Przestań mnie szarpać. Wkurzasz mnie. Czekaj, stój. Widzisz? Tu jest kuchnia. Rozejrzyjmy się trochę. Patrz, to włamywacz. Ale widzę tylko jego cień. A więc nadal nie wiemy, kto to jest. Uch, ale dzisiaj chłodno. Dobrze, że założyłam sweter. Chyba słyszę jakieś głosy. Bądź cicho. Żartujesz sobie? Czy ktoś właśnie kichnął? To mama! Zauważyła nas!
masz! Ha! I tu! Zaraz przejdę kolejny level! Pomożesz mi trochę? Obierz proszę te warzywa. Co? Ale ja nie znoszę obierać warzyw! W dodatku takich ogromnych! Mamo, muszę! Gram w grę! Owszem, musisz. Do roboty! Och, to niesprawiedliwe! Nie cierpię cebuli! Pospiesz się z tymi warzywami, dobrze, Jennifer? Jak będziesz czegoś potrzebowała, to wołaj. Uff, wreszcie! Mamo, skończyłam obieranie! Teraz mogę wrócić do swojej gry! Chwileczkę, kochanie. Masz, zrobiłam ci coś do zjedzenia. Zrób sobie przerwę i zjedz najpierw, dobrze? Świetna robota z tymi warzywami. Dziękuję ci. Teraz jeszcze mam jeść? No nie! Dobrze, że to chociaż kanapka. Kanapki akurat lubię. Ostatni kawałek. No? A co tym razem? Ach tak! Czekałam na pana telefon. Skarbie, idę porozmawiać. Jest! Teraz będę mogła w spokoju pograć. Dopiję tylko sok i mogę zaczynać. Hej! Chwila! Ta szafka podsunęła mi pewien pomysł. Genialny pomysł! O tak! Mój własny sekretny pokoik. Tutaj mnie nikt nie znajdzie. Dziękuję. Do widzenia. Wracam do zmywania. Co to za odgłosy? Czy to zlew? A może rury? Nie. O nie! Jestem za głośno! Muszę być ostrożna! Przestało. To pewnie nic takiego. No to wracam do zmywania. Samo się przecież nie zrobi. A w tym domu nikt mi przecież nie pomaga. Sprzątaczkę sobie znaleźli. Super! W ogóle się nie zorientowała, że tu jestem. Mogę wracać do gry. To był najlepszy odcinek, mówię ci. Luna? Halo? Ziemia do Luny? Na co się tak patrzysz? Aaa! Już rozumiem! Faktycznie, śliczne ma te włosy. O, idzie tu! A Luna nadal w obłokach. Podoba ci się! Ktoś tu ma porządnego crusha. Co? Cii, nie tak głośno, bo cię jeszcze ktoś usłyszy. O rany, nie bądź już taka strachliwa. Wiem, jak ci pomóc. Mam dla ciebie idealne rozwiązanie. Twoja karta kredytowa? A jak niby ona ma nam pomóc? Sama zaraz zobaczysz. Tak, udało się. Hej! Ojej, klienci! Przepraszam najmocniej. Zaraz możemy połączyć się z duchami. Super! Lunie wpadł w oko pewien chłopak, więc sama pani rozumie. Pokaż jej to zdjęcie, które zawsze nosisz przy sobie. Ach tak! Młoda miłość! No, pokaż no to zdjęcie, kochana. No dalej, pokaż, pokaż. Będzie mi potrzebne. Ach tak! Już rozumiem, przystojniak. Muszę wypytać o to karty. Duchy pozwolą mi odczytać twą przyszłość? Zobaczmy, co skrywa. Ale fajnie, co? Ona jest w tym naprawdę dobra. No dobrze, zobaczmy, co nam powiedzą karty. A to ciekawe. I ostatnia? Ach tak, to masz dzisiaj szczęście. Ta karta oznacza, że wielka miłość pojawi się w twoim życiu. O rany! Słyszałaś? Musisz do niego zagadać. Hej, jest akurat tam. No, śmiało. Okej. Masz rację. Idę. Hej! Podoba mi się twoja bluza. Naprawdę? Ja właśnie miałem powiedzieć to samo o twojej. A nie mówiłam? Ojej, wszystko pod kontrolą. Proszę się nie obawiać. Ene due rabe boom. Wygrałam. Serio? Uch, dobra, idę się schować. Liczę do 10. Raz, 2, 3, 4. Dobra, muszę się gdzieś dobrze schować. Pomyślmy. Och, już wiem, ukucnę tutaj, za kanapą. 8, 9, 10. Zobaczmy, gdzie ona się mogła... Och. Ej, no, nawet nie szukałaś. Bo nawet się nie próbowałaś ukryć. Wystarczyło się odwrócić. Dobra, ene due rabe boom. Znowu ja się chowam. No tak, oczywiście. Tylko tym razem faktycznie się schowaj. 9, 10. Okej, szukam. Zobaczmy tutaj. Tak jak podejrzewałam. Co? Jak mnie znalazłaś tak szybko? Mam cię. Znowu. Coś ci nie idzie, ta zabawa. Uch, ona mnie znajdzie chyba wszędzie. Musi być tu jakieś dobre miejsce do ukrycia się. Może na zewnątrz będzie coś odpowiedniego. Zobaczmy, co tu mamy? Jakiś karton, kubeł na śmieci, skrzynka na listy. Chyba wpadłam na genialny pomysł. 9, 10. No dobra, zaraz cię znajdę. Byłam pewna, że znowu się tu schowa.
Uwielbiam te chipsy. To mój ulubiony smak. Zaraz, idzie tu? Nie, zdawało mi się tylko. Tu też jej nie ma? Całkiem nieźle. Nareszcie przeszłam ten poziom. Gdzie ona może być? Dobrze się schowała. Gdzie ona jest? Patrzyłam już wszędzie. A może na zewnątrz? Chwileczkę. A co tutaj jest? Nie widzę jej nigdzie. Naprawdę mnie wygiwała. Ile już tu siedzę? No tak, nie mam zegarka. Nie wierzę, że udało jej się tak dobrze schować. Luna, gdzie jesteś? Mam cię! Powinnaś siebie teraz widzieć. Wygrałam! Chodź do środka. Wygrałaś tylko dlatego, że zbudowałaś sobie fort. Gdyby nie to, od razu bym cię znalazła. Strychy i piwnice skrywają całe mnóstwo rupieci, które można przemienić w coś zupełnie wyjątkowego. Który z naszych pomysłów spodobał wam się najbardziej? Piszcie w komentarzach. Pamiętajcie, by przesłać nasz filmik znajomym i subskrybować nasz kanał.